W dzisiejszym moim filmie opowiem o tym, jak w czasie II wojny światowej uratowaliśmy relikwie świętego Wojciecha. W tej historii opowiem o tym, jak splotły się wówczas losy Niemców i Polaków. Był 18 lipca 1941 roku, gdy Niemcy postanowili przekształcić gnieźnieńską katedrę w salę koncertową dla żołnierzy Wehrmachtu. Stało się jasne, że Niemcy, realizując ten plan, zarekwirują wszystkie wartościowe przedmioty, jakie znajdują się w katedrze. Najważniejszym z tych przedmiotów była srebrna trumienka zawierająca relikwie świętego Wojciecha, największy skarb gnieźnieńskiej katedry i polskiego kościoła. To właśnie wtedy młody ksiądz niemiecki z Inowrocławia, Paul Matausz, odebrał telefon od polskiego księdza Edwarda Blerika, który poinformował go o grożącym relikwiom niebezpieczeństwie. Ksiądz. Paul Matausz postanowił przystąpić do działania. Udał się do swojego kolegi, sierżanta niemieckiego Wehrmachtu Urbana Telena, który pracował w niemieckim wojskowym biurze uzupełnień w Inowrocławiu. Poprosił Telena, aby przywiózł relikwie świętego Wojciecha z gniezna do Inowrocławia. Telen udał się najpierw do swojego biura. Wyciągnął z szafy pancernej zeszyt służbowych podróży i pod datą 18 lipca zapisał. Kontrola uzupełnień w gnieźnie. Następnie ubrany w niemiecki mundur udał się na dworzec w Inowrocławiu, wsiadł do najbliższego pociągu jadącego do gniezna, gdy dotarł do gniezna, skontaktował się z polskim księdzem Edwardem Blerikiem, który był wówczas. Wikariuszem Generalnym Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Odebrał od niego pakunek, w którym znajdowały się relikwie świętego Wojciecha. Następnie z tym pakunkiem udał się ponownie na dworzec i wsiadł do pociągu jadącego do Inowrocławia. Gdy siedział w pociągu, położył pakunek obok siebie. Kilkakrotnie przechodziły obok niego patrole niemieckiej żandarmerii ale telen nie został wylegitymowany. Zaczął się wówczas denerwować, chciał jak najszybciej dotrzeć do celu. Gdy wreszcie dotarł do Inowrocławia, prosto z dworca udał się do mieszkania księdza Paula Matausza i przekazał mu pakunek z relikwiami. Ksiądz Paul Matausz umieścił ten pakunek we wnęce za wiszącym na ścianie arrasem. Kilkadziesiąt minut później, w mieszkaniu księdza Paula Matausza, pojawiło się niemieckie Gestapo. Gestapowcy zaglądali we wszystkie zakamarki w mieszkaniu, ale za arras nie zajrzeli. Gdy poszli, ksiądz Paul Matausz mógł wreszcie odetchnąć. Tak zakończyła się najważniejsza część tajnej operacji, w ramach której ukryte zostały relikwie świętego Wojciecha. I nie wpadły w ręce Niemców. Aby tak mogło się stać, musiały skrzyżować się drogi życiowe kilku osób: polskiego księdza Edwarda Blerika, niemieckiego kardynała Adolfa Bertrama, niemieckiego księdza Paula Matausza oraz sierżanta niemieckiego Wehrmachtu Urbana Telena. Zacznijmy od pierwszej z tych postaci. Ksiądz Edward Blerik urodził się w polskiej rodzinie na Pomorzu, ale jego rodzina miała niderlandzkie korzenie. Gdy ukończył szkołę średnią i zdał maturę, wstąpił do seminarium duchownego i w 1922 roku uzyskał święcenia kapłańskie. W 1933 roku został kanonikiem Katedry Gnieźnieńskiej. Gdy wybuchła II wojna światowa i gdy prymas August Hlond opuścił kraj, ksiądz Edward Blerik został mianowany wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej. Ale Niemcy nie uznawali jego jurysdykcji. Na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej, która weszła wówczas w skład niemieckiego kraju Warty, zaczęły się prześladowania kościoła i duchowieństwa. Blerik wielokrotnie o tym informował papieża, ale poinformował również o tym niemieckiego kardynała Adolfa Bertrama z Breslau, czyli Wrocławia. To właśnie w trakcie kontaktów Blerika z Bertramem narodził się plan ukrycia relikwii świętego Wojciecha. Druga z tych postaci to wspomniany już niemiecki kardynał. Adolf Bertram. Bertram już przed I wojną światową został biskupem niemieckiej diecezji we Wrocławiu. W 1930 roku papież wyniósł go do godności arcybiskupa metropolity wrocławskiego, a potem mianował kardynałem. Bertram nie zaliczał się do hierarchów, którzy sprzyjają Polsce. Gdy Powstała polska diecezja w Katowicach, wykrojona z niemieckiej archidiecezji we Wrocławiu. Bertram był tego przeciwnikiem. Ale Bertram nie był również sympatykiem Hitlera, chociaż publicznie tego nie deklarował. Po dojściu Hitlera do władzy, Bertram wielokrotnie protestował przeciwko łamaniu praw niemieckiego kościoła i niemieckich katolików. Gdy wybuchła II wojna światowa, Bertram z uwagą śledził rozwój sytuacji w Polsce. Niepokoiło go to, co Niemcy robią wobec polskiego kościoła. Ale jeszcze bardziej zaniepokoiło go to, co Niemcy zamierzają zrobić z Katedrą Gnieźnieńską, o czym poinformował go ksiądz Edward Blerick, z którym znał się sprzed wojny. To właśnie wtedy kardynał Bertram poprosił swojego podwładnego księdza Paula Matausza o pomoc w ukryciu relikwii. Trzecia z tych postaci to niemiecki ksiądz Paul Matausz. Matausz urodził się w Kolonii, ale jego rodzina przeprowadziła się później do Wrocławia. Gdy ukończył szkołę średnią i zdał maturę, wstąpił do wrocławskiego seminarium duchownego. Chciał pełnić posługę duszpasterską wśród zamieszkałych na terenie archidiecezji wrocławskiej Polaków. To właśnie dlatego kardynał Bertram postanowił wysłać go na studia seminaryjne do Gniezna, aby lepiej nauczył się języka polskiego. I Matausz przybył do Gniezna. W 1937 roku ukończył studia w Gnieźnie, ale nie powrócił do Wrocławia. Pozostał w Polsce. Za zgodą kardynała Bertrama skierowano go do pracy na parafii w Czerniejowie koło Gniezna, z której potem został przeniesiony do Inowrocławia. I dokładnie tam zastał go wybuch II wojny światowej. Czwarta z tych postaci to sierżant niemieckiego Wehrmachtu Urban Telen. Telen również się urodził w kolonii. Pochodził z rodziny żarliwych niemieckich katolików. Gdy wybuchła II wojna światowa, Telen został zmobilizowany do niemieckiego Wehrmachtu. Ukończył szkołę podoficerską i awansowano go na stopień sierżanta. Jesienią 1939 roku Telen został mianowany kierownikiem niemieckiego wojskowego biura uzupełnień w Inowrocławiu. Telen cieszył się wówczas względną swobodą. Miał służbowe mieszkanie, a poza tym odbywał częste podróże służbowe i nawiązywał kontakty z ludźmi. Wiosną 1940 roku w biurze Telena pojawił się ksiądz Paul Matausz, który został tam służbowo wezwany. Gdy Matausz pokazał Telenowi swoją książeczkę wojskową, Okazało się, że obaj są urodzeni w kolonii. Nawiązała się pomiędzy nimi ożywiona rozmowa i od razu pojawiła sympatia. Ta sympatia po kilku miesiącach zamieniła się w przyjaźń i zaufanie. Wszystko zaczęło się, gdy pewnego dnia niemiecki ksiądz Paul Matausz otrzymał list od Niemieckiego kardynała Adolfa Bertrama z Wrocławia. W tym liście znajdowała się sekretna przesyłka do polskiego księdza Edwarda Blerika, który był wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej. W tej przesyłce znajdowały się poufne kościelne dokumenty. Ksiądz Matausz miał dostarczyć te dokumenty Blerikowi, z którym Bertram nawiązał kontakty. Matausz wielokrotnie spotykał się z Bertramem. W czasie jednego z takich spotkań Bertram zapytał go, czy zechciałby wziąć udział w tajnej misji. Tą misją miało być zorganizowanie pomocy w ukryciu relikwii świętego Wojciecha. Matausz zgodził się podjąć tej misji, ale Matausz wpadł wówczas na Genialny pomysł. Uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jak poprosi o pomoc w tej sprawie swojego nowego kolegę, sierżanta Urbana Telena. To właśnie dlatego Telen przewiózł relikwie świętego Wojciecha z Gniezna do inowrocławskiego mieszkania księdza Matausza. Matausz ukrył tę relikwie we zawiszącym na ścianie Arrasę. Ale po tym jak niemieckie Gestapo dokonało przeszukania mieszkania Matausza, relikwie zostały przeniesione do inowrocławskiego kościoła świętego Mikołaja i ukryte w specjalnej skrytce pod posadzką. W ten sposób przetrwały wojnę, ale w ten sposób ocalony został największy skarb polskiego kościoła. Ta historia przez wiele lat. Okryta była milczeniem. Podobnie było z jej bohaterami. Ksiądz Edward Blerick, wprawdzie przeżył wojnę, ale wyczerpany okupacyjnymi przeżyciami i chorobą, zmarł w lutym 1946 roku. Kardynał Adolf Bertram zmarł dwa miesiące po zakończeniu wojny. Ksiądz Paul Matausz po wojnie został w Polsce. Otrzymał polskie obywatelstwo i stał się księdzem Pawłem Matauszem. Ksiądz Paweł Matausz przez wiele lat pracował w Wierzchucinie Królewskim koło Bydgoszczy. Zmarł w 1991 roku. Wojnę przeżył również sierżant niemieckiego Wehrmachtu Urban Telen. Po jej zakończeniu Telen został organistą w niewielkim klewe w Nadrenii Północnej Westfalii. W 1980 roku Telen po raz pierwszy opowiedział o swoim udziale w operacji uratowania relikwii świętego Wojciecha. Dzięki temu mogliśmy poznać kulisy tej operacji. W 1997 roku arcybiskup Henryk Muszyński nagrodził telena za udział w tej operacji nagrodą zasłużony dla archidiecezji gnieźnieńskiej. Telen zmarł w 2009 roku. W następnym moim filmie opowiem historię żołnierza niemieckiego Wehrmachtu, który. Nie chciał strzelać do polskich cywili. Ten film zatytułowałem Pacyfista w służbie Hitlera. Gorąco zapraszam do oglądania. Bardzo dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować panu Dariuszowi Kwoka i panu Grzegorzowi Łojko, srebrnym patronom. Kanału Zakazane Historie. Zachęcam do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.